Czy znasz już łódzkie smaki? Żulik czy precel? Precla znam, ale nie wiem czy z Łodzi, bo w Krakowie też jemy precle, ale nie, jeszcze nie miałam okazji jedzenia tutaj łódzkich potraw. A wiesz co to jest krańcówka i migawka? Nie mam pojęcia. Cześć, Ala z tej strony. To jest ten moment, na który na pewno ja najbardziej czekałam, nie wiem czy wy. Zaczynamy odpowiadać na pytania. Pytania będzie zadawał mi lektor. Czy jest pani gotowa być pierwszą rozgrywającą reprezentacji Polski? Myślę, że ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, czy jestem gotowa. Bardzo bym chciała, jest to na pewno moje marzenie, więc zrobię wszystko, żeby się tak stało i będę ciężko trenować, żeby dostać szansę zagrania w reprezentacji. Zagraniczny zespół, do którego chciałabyś trafić po zdobyciu Mistrzostwa Polski z budowlanymi? No myślę, że takim wymarzonym kierunkiem dla mnie są Włochy, Pogeliano. Ale to takie, tak abstrahuję oczywiście, bo nie uważam, że gram na tym poziomie, ale marzenia, tak? Ulubione wakacyjne miejsce? Chorwacja. Czy przed sezonem wiedziałaś lub przeczuwałaś, że będziesz jedną z liderek drużyny i to drużyny, która nie tylko będzie walczyć prawdopodobnie z powodzeniem o Mistrzostwo Polski, ale również o dobry wynik w Lidze Mistrzów? Jak dostałam propozycję do budowlanych, to na pewno było to dla mnie ogromne wyróżnienie i szczerze mówiąc nie myślałam o tym na tamten moment, czy będę liderką, czy nie będę liderką, ponieważ byłam w trakcie kontuzji, rehabilitacji, więc było dla mnie najważniejsze, żeby jak najlepiej się do tego sezonu przygotować. Jeśli tak to wygląda z boku, to bardzo się cieszę. No nic, mam nadzieję po prostu, że tak jak w pytaniu jest zawarte, będziemy walczyć o najwyższe cele w tym sezonie. Czy jest siatkarka, siatkarz lub inny sportowiec, który jest Twoją inspiracją lub Twoim wzorem godnym naśladowania? Myślę, że siatkarza takiego nie mam. Gdzieś inspirujemy na pewno postać Cristiano Ronaldo, więc to jest taka osoba, która myślę swoją prawdziwością pokazała, że można osiągnąć wszystko w sporcie, więc jego bym wyróżniła. Pytanie na wyobraźnię. Gdybyś mogła być przez chwilę trenerką, jaki byłby Twój siatkarski dream team? Asia Wołosz, Tijana Boskowicz. Na przyjęciu Gabi, Kim. Na środku Zera i Karol. Na libero De Gennaro. Jakie masz wspomnienia z czasów gry w Legionowi? To był na pewno piękny czas w moim życiu i jest to klub, który na zawsze zostanie w moim sercu. Niestety te ostatnie, te końcowe można powiedzieć, wydarzenia sprawiły, że gdzieś to wszystko zmyło ten piękny obraz, więc no, na pewno są to mieszane uczucia. Chcesz odpowiadać na pytanie, czy Legionowo już zapłaciło? Mogę odpowiedzieć nie. Czy od samego początku chciałaś być rozgrywającą? Nie. Grałam, ogólnie w swoim krótkim siatkarskim życiu grałam na każdej pozycji, ale taką nominalną moją pozycją do SMS-u, czyli tak naprawdę do końca juniorki była kadetki, można powiedzieć, bo w juniorce już byłam rozgrywającą, byłam przyjmującą. Czy masz swój ulubiony klub siatkarski lub w ogóle ulubiony klub sportowy? No, teraz powiem bardzo politycznie, że mój ulubiony klub siatkarski to PGE Grod Budowlany Łódź. Jak podchodzisz do nadchodzącej powoli Ligi Mistrzów? No, na pewno dla mnie to jest ogromne wydarzenie, bo nigdy nie miałam okazji grać w Lidze Mistrzyń. Grając w Legionowie, pamiętam, zagrałam jeden europejski mecz, ale w Lidze Mistrzyń jeszcze nigdy nie miałam okazji, więc na pewno jest to dla mnie duża rzecz i no, damy z siebie maksa. Mam nadzieję, że pokażemy się z bardzo dobrej strony i powalczymy z tymi najlepszymi zespołami w Europie. Jak zachęciłabyś do kibicowania i oglądania PGE Grod Budowlanych? Myślę, że pokazujemy fajną siatkówkę waleczną. Mamy bardzo równy zespół, który uzupełnia się na boisku. Myślę, że mamy też fajną atmosferę poza nim, więc fajnie to zobaczyć, więc zapraszam wszystkich na mecze. Jaka musi być według Ciebie dobra siatkarka? Myślę, że musi być ambitna, pracowita, w jakiś sposób też pewna siebie, ale też potrafiąca przyjąć na klatę uwagi innych, cierpliwa, empatyczna w jakimś stopniu też. Myślę, że wszystkiego po trochu. Kto jest według Ciebie najlepszą siatkarką Tauron Ligi? Może być Jelena Blagojewicz. Co zaskoczyło Cię w Łodzi? Ogólnie Łódź mnie zaskoczyła jako miasto, bo nie słyszałam za dobrych opinii o Łodzi. Może nie od siatkarek, ale ogólnie tak ze świata o Łodzi nie słyszy się za dobrych opinii, więc myślę, że miasto mnie zaskoczyło, bo jest naprawdę fajnie. Ja też wcześniej mieszkałam w mniejszych miastach, więc ten czas między treningami, można powiedzieć, był dość nudny, a tutaj można wieczorem wyjść i gdzieś czuć, że to miasto żyje. Czy masz jakieś rytuały przedmeczowe? Myślę, że ten sam obiad, drzemka, muzyka i kawa przed meczem. Ulubiony film?
uprowadzona. Twoje największe marzenie? Sportowe, występ na olimpiadzie, a prywatne chciałabym założyć kiedyś szczęśliwą rodzinę. Co najbardziej lubisz w pozycji, na której grasz? Myślę, że odpowiedzialność. Z którą siatkarką chciałabyś zagrać, gdybyś mogła? Z Gabi. Medal Mistrzostw Polski czy medal WNL? Myślę, że najpierw medal Mistrzostw Polski. Krótka z tyłu czy trzeciego metra? Co trudniej zagrać? Z trzeciego metra. Chciałabym podziękować za dzisiejszy dzień. To była dla mnie przyjemność. Mam nadzieję, że Wy też się dobrze bawiliście. Zapraszam Was wszystkich serdecznie na mecze i do Łódź Areny. Pozdrawiam.